Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne, wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dezinflacja. Ekonomiczne słowo roku 2023. Zapamiętaj, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Dezinflacja. Ekonomiczne słowo roku 2023. Warto zapamiętać. Dlaczego? Na samym początek idzie najnowszy tweet, który ukazał się dzisiaj na koncie Pekao S.A. dotyczący tego, że inflacja będzie tym tematem, który będzie szczególnie interesujący, ponieważ ekonomiści są zgodni, że to zjawisko wystąpi w tym roku. I oczywiście pytanie brzmi tylko, jaka będzie skala tempa spadku inflacji. No i oczywiście temu będziemy się przyglądać i rynki finansowe na całym świecie będą na to właśnie reagowały, ponieważ no już widzimy, że pik inflacji w strefie euro, w krajach strefy euro został osiągnięty prawdopodobnie w czwartym kwartale. Praktycznie w większości krajów Unii Europejskiej strefy euro, zwłaszcza strefy euro, szczyt inflacji stał się faktem. No i teraz pytanie, co się dalej wydarzy, ponieważ no to jest bardzo istotne, dlatego żeby zrozumieć, jaka będzie polityka monetarna, a polityka monetarna będzie nam odpowiadała na pytanie, co może się wydarzyć na różnych klasach aktywów. No i oczywiście warto brać to pod uwagę. Dlaczego ten temat jest dzisiaj taki szczególnie ważny? Ponieważ zaczęliśmy od bardzo interesujących danych makroekonomicznych dzisiaj. Okazało się, że ceny importu w listopadzie bardzo wyraźnie spadły. Spadły bardzo znacząco, tak bardzo, że tutaj jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że te procesy dezinflacyjne zaczęły się tak, z taką dynamiką już właśnie w czwartym kwartale 2022 roku. Jako że te zjawisko rozpoczęło się w czwartym kwartale 2022 roku, więc efekt najbardziej znaczący będzie w czwartym kwartale 2023 roku, więc widzimy, że praktycznie do końca tego roku to zjawisko, jakim jest dezinflacja, a to określenie warto zapamiętać, warto się go nauczyć, zobaczyć, czym to się, co to dokładnie zawiera w sobie to słowo. Myślę, że będziemy do niego bardzo często wracać. Plus oczywiście, po tych danych o cenach importu, które dzisiaj poznaliśmy, poznaliśmy później także dane o inflacji z Francji za grudzień. I okazała się być ona niższa niż zakładały prognozy. I to znacząco. Jeszcze dzisiaj rano w porannym komentarzu sygnalizowałem, że inflacja we Francji ma rosnąć. Wczoraj w Niemczech spadła. No i okazało się, że we Francji także spadła. No i oczywiście to zjawisko, jakim jest dezinflacja, perspektywy na spadek i to znaczący spadek inflacji są, otwierają się i są dyskontowane przez rynek finansowy. Musi się to wkrótce pojawić w wycenach różnych klas aktywów, o czym, do czego dojdziemy w dalszej części tego materiału. Plus oczywiście w takiej sytuacji rynek od razu sobie przypomina o projekcjach Europejskiego Banku Centralnego. Widzimy tutaj, co ma się stać na trajektorii inflacji w 2023 roku i oczywiście jakie są składowe tej inflacji, że ten czynnik związany z energią będzie z każdym miesiącem, z każdym kwartałem coraz bardziej zamierał, wpływając właśnie na to, że ścieżka inflacyjna będzie zachowywała się w sposób bardzo korzystny dla konsumenta, dla producenta i to, jaka będzie skala tego spadku, jest głównym pytaniem, które rozgrzewać teraz będzie inwestorów. To jest oczywiście bardzo istotne dla nas wszystkich. Plus oczywiście teraz, jeżeli to zjawisko, jakim są stopy procentowe, przekładają się na koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, to widzimy na tym następnym wykresie, na tej mapie, gdzie koszty pożyczek w strefie euro są najwyższe. Mamy także wykres, który to dobitnie pokazuje wśród dla tych najważniejszych państw strefy euro. I na następnym wykresie koszty kredytów hipotecznych w państwach strefy euro i oczywiście na wykresie także te najważniejsze państwa pokazują nam, jaka jest ścieżka zachowania kosztów kredytu hipotecznego. Plus oczywiście, poznaliśmy także dane o inflacji w Szwajcarii i widzimy, że nawet w Szwajcarii inflacja tworzy swój szczyt, zaczyna spadać, więc w skali całej Europy to zjawisko występuje i dodatkowo, kiedy zobaczymy, jakie jest
jaki jest wpływ polityki monetarnej, tych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, to także widzimy presję na to, żeby wychładzać te wskaźniki, które mówią nam o tym, że ta inflacja ma potencjał do tego, żeby dalej rosnąć, zmieniać się w trajektorię ku spadkom. I to jest oczywiście bardzo istotne. Jako że teraz inflacja ma charakter podażowy, jest importowana i zewnętrzna, i w tych wszystkich danych to bardzo dobitnie widać, że dynamiczne spadki ceny gazu, ropy naftowej, ale zwłaszcza gazu w Europie doprowadziły nie tylko do spadków inflacji, do spadków, które są mocniejsze niż skrajnie nawet optymistyczne prognozy, co było widać w wcześniejszych prognozach, to zjawisko, jakim jest inflacja podażowa, będzie oczywiście także skutkowało tym, że także w Polsce będziemy świadkami podobnego zjawiska, ale wcześniej, zanim dojdziemy do Polski, warto zwrócić uwagę, że na specjalnym ETF-ie, który odzwierciedla zachowanie ceny gazu i ropy naftowej, jesteśmy w kluczowym wsparciu. Jeżeli one zostanie pokonane, to oczywiście perspektywy ku temu, żeby te zjawiska dezinflacyjne były jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej się nasilą, a zachowanie ropy naftowej podczas dzisiejszej sesji, gdzie mamy wyraźne spadki poniżej tego kluczowego poziomu $77, faworyzują także, żeby i projekcja styczniowa była korzystna dla perspektyw dezinflacyjnych, które będą sygnalizowały nam spadek inflacji w tempie szybszym niż zakłada konsensus rynkowy. No i oczywiście wracamy do tego tematu, czyli o dezinflacji, która jest ekonomicznym słowem roku 2023, że warto sobie zapamiętać wszystkie informacje dotyczące tego, czym jest dezinflacja, jaka jest ich definicja, co może się dalej dziać w tym najważniejszym zjawisku gospodarczym, z którym teraz się zmagamy. No i oczywiście teraz przejdźmy do Polski, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu wciąż nie mamy decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej stóp procentowych i czekamy na nią z utęsknieniem, ale jutro poznamy dane o inflacji w Polsce i to one także będą miały znaczenie. Na tym wykresie, który teraz widać, mamy zachowanie inflacji i stóp procentowych na przestrzeni ostatnich wielu lat i jeżeli zjawisko dezinflacyjne powieli się w Polsce, a jest bardzo prawdopodobne, że tak będzie, to spełnią się jeszcze bardziej niż chce tego Narodowy Bank Polski te optymistyczne prognozy Narodowego Banku Polskiego, który mówi, że teraz właśnie tworzymy szczyt inflacji w Polsce i że z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem inflacja w Polsce będzie spadać. Po tych danych, które teraz obserwujemy, spodziewam się, że naprawdę inflacja w Polsce będzie zachowywała się lepiej niż skrajnie optymistyczne nawet prognozy, że te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce teraz właśnie na przełomie roku, ceny administracyjne, to już dawno jest uwzględnione i nie będzie miało większego wpływu na trajektorię inflacji, która będzie nas bardzo, ale to bardzo zaskakiwała. No i oczywiście procesy dezinflacyjne już były wcześniej zdefiniowane, obserwowane, i na ich podstawie czołowi polscy ekonomiści, na przykład Jakub Borowski z Credit Agricole, już miesiąc temu sygnalizował, że on spodziewa się w czwartym kwartale 2023 roku, że inflacja w Polsce spadnie nawet do poziomu 5,9%. A to jest naprawdę bardzo optymistyczna wizja, ale widzimy, że nawet czołowi polscy ekonomiści spodziewają się, że inflacja w Polsce zachowa się lepiej niż zakładają prognozy. I oczywiście należy się z tego cieszyć, będąc konsumentem, odbiorcą czy też producentem. I dlaczego te procesy dezinflacyjne faktycznie mają znaczenie? Dlaczego to jest ekonomiczne słowo roku i dlaczego rynek naprawdę w to wierzy? To nie są żadne urojenia ani żadne wizje, ponieważ inwestorzy milionami, miliardami obstawiają taki scenariusz, a rynkiem, na którym najlepiej to widać, jest rynek polskich obligacji. Polskie obligacje dzisiaj zachowują się fantastycznie. Te dane na przykład o tych cenach importowych, które zaskoczyły, inflacji we Francji, bardzo które zaskoczyły, wpływają optymistycznie na wizję perspektyw inflacji w Polsce, więc polskie obligacje są dzisiaj kupowane, także naruszamy już średnią 200-sesyjną, a ETF na polskie obligacje, na całą polską krzywą dochodowości jest już bliski wygenerowania sygnału utworzenia formacji podwójne dno, które zapowiadałoby naprawdę wielką hossę na polskich obligacjach. Więc jeżeli jutrzejsze dane, które poznamy o inflacji w grudniu, będą korzystne, to prawdopodobnie jest duża szansa na to, że taka formacja powstanie i będzie zapowiadała naprawdę, że 2023 rok będzie pod względem ekonomicznym dezinflacyjny,
a na rynkach finansowych wielką hossą na obligacjach polskich, ale także na obligacjach na całym świecie. I oczywiście konsekwencją tego powinno być także umocnienie krajowej waluty i dalsze wzrosty na indeksie WIG20. Dzisiejsza sesja na indeksie WIG20 zachwyca. Indeks giełdowy cały czas jest pchany do góry i inwestorzy są pod wrażeniem tych danych o inflacji, ponieważ ich konsekwencją będzie to, że będzie naprawdę realne to, że będą obniżane stopy procentowe pod koniec tego roku, plus oczywiście dane o PMI, które także zaskoczyły w Polsce. To jest mieszanka, która jest teraz dyskontowana przez giełdy papierów wartościowych, a indeks WIG20 moim zdaniem wkrótce sięgnie poziomu 2000 punktów i okolic, gdzie mamy następne ważne poziomy oporów. Rynki światowe. Poznaliśmy także dzisiaj ostateczną weryfikację wskaźników PMI. Dla danych dla Niemiec były takie jak prognozy, natomiast zaskoczyły pozytywnie dla całej strefy euro. To są dobre oczywiście informacje. Obligacje amerykańskie są kupowane, ponieważ rentowności spadają. Euro-dolar wraca nad poziom 1,06. To także sprzyja popytowi na ryzyko. Patrzymy także na jena japońskiego, ponieważ występuje cały czas rynkowa presja na to, żeby poddał się Bank of Japan na tym swoim następnym szańcu obrony obligacji na poziomie 0,5%. Rynek swapów sygnalizuje, że taka presja występuje i że ten poziom także zostanie pokonany. Gdyby tak się stało, oczywiście wraz ze wzrostem rentowności japońskich obligacji powtórzy się scenariusz obserwowany w 2022 roku dla amerykańskiego dolara i w tym wypadku w 2023 roku wygrany może być jen japoński. Każdy wzrost rentowności japońskich obligacji będzie sprzyjał temu, żeby jen japoński się umacniał, żeby kolejne wsparcia na parach związanych z jenem były pokonywane. I oczywiście będzie to oczywiście związane z szalejącą wojną walutową w Azji, zwłaszcza tej południowo-wschodniej i w Oceanii. Inwestorzy patrzą teraz z uwagą na zachowanie pary Australia do chińskiej waluty. To ma oczywiście także swoje reperkusje i znaczenie, ponieważ wojna walutowa ma to do siebie, że jedni na niej tracą, drudzy na niej zyskują pod względem gospodarczym. No i oczywiście inne waluty, inne aktywa muszą się do tego dostosować. Następna klasa aktywów to jest Bitcoin i w tym wypadku obserwujemy próbę wzrostu, natomiast dopiero powrót nad poziom 17 tysięcy dolarów w moim mniemaniu byłby oznaką, że popyt na ryzyko atakuje także kryptowaluty. Na razie tego nie obserwujemy, więc prawdopodobnie dzisiejsza sesja na Wall Street także będzie nijaka, czyli ani nie pokonamy oporu 3900 punktów, ani wsparcia 3800 punktów. Będzie to sesja na przeczekanie, na doczekanie do danych z rynku pracy, które jutro zaczną się pojawiać, ale przede wszystkim te piątkowe będą miały znaczenie. Natomiast popyt na ryzyko widać na europejskich akcjach i to tylko znowu potwierdza, że wzrosty euro-dolara powodują, że spada atrakcyjność inwestowania w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskich aktywów, a rośnie wszędzie indziej na świecie. W tym wypadku giełda papierów wartościowych w Niemczech poprzez zachowanie indeksu DAX pokazuje, że relatywna siła europejskich akcji rośnie względem akcji na Wall Street. To jest dobra informacja także dla giełdy papierów wartościowych, ponieważ giełda papierów wartościowych powinna się zachować jeszcze lepiej niż indeks DAX, który zachowuje się lepiej niż Wall Street. Takie zjawisko powinno być obserwowane, jeżeli euro-dolar cały czas utrzyma tendencję wzrostową. To, co nie sprzyja popytowi na ryzyko, to zachowanie ceny miedzi, która testuje swoje wsparcia. I to jest dla mnie wielkie zaskoczenie, że cena miedzi nie potwierdza tego zachowania popytu na ryzyko. Natomiast obserwujemy wybicie górą z klina zwyżkującego na cenie złota, a w tym wypadku oczywiście jest to bardzo korzystna informacja. Zachęca do tego, żeby wieścić dalsze wzrosty, ruch w kierunku poziomu nawet 1900 dolarów i z perspektywą oczywiście kontynuacji tendencji wzrostowej. Także miks sygnałów płynących z zachowania surowców przeplata się z innymi rynkami, z innymi aktywami. No i oczywiście to jest także efekt tego, że mamy początek roku i znacząca część profesjonalnych uczestników rynku przebudowuje swoje portfele. To może być także jedno z tych wytłumaczeń, dlaczego jedne aktywa spadają, drugie rosną lepiej, drugie gorzej. Dezinflacja ekonomicznym słowem roku 2023. Warto sobie zapamiętać o tym.
I oczywiście zachęcam do materiałów edukacyjnych, żeby się zapoznawać z prognozami na cały 2023 rok. Z każdego z różnych źródeł, żeby wiedzieć, jaki jest generalny konsensus rynkowy. Zachęcam także, żeby zaznajomić się z tymi perspektywami na 2023 rok. Tam na dole jest link w opisie, link także w komentarzu. Zachęcam, żeby czerpać wiedzę, żeby sobie ją poszerzać, żeby po prostu wiedzieć więcej, czego można się spodziewać po całym 2023 roku i na które aktywa wyglądają, że będą najatrakcyjniejsze. Zachęcam jeszcze raz, żeby się z tymi materiałami zaznajomić. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj dużej stopy zwrotu. Pozdrawiam.